Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na szydełku takie proste, małe pajączki. Myślę, że te pajączki mogą być fajną dekoracją na nadchodzące święto Halloween. Do wykonania tych pajączków będziemy potrzebowali włóczkę czarną i białą, u mnie to jest mimoza, akurat czarną mam zwiniętą w kłębuszek, białej mało, o ile chcemy robić te krzyżyki na grzbiecie, czy też od włoku pająka i uznać, że są to pająki krzyżaki. Oprócz włóczki potrzebujemy igłę dziewiarską, u mnie tak ona wygląda akurat, szydełko 3 mm, przydadzą się nożyczki, no i jeszcze koraliki, które posłużą nam za oczka pająków. Mogą być czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone, w takim kolorze, żeby ładnie kontrastowały z czernią pająka, no i nadawały mu taki niesamowity troszkę charakter. No i żeby te koraliki przyszyć, potrzebujemy jeszcze czarną nitkę z igiełką. Zaczynamy od wykonania ciała naszego pająka razem z nóżkami czarną włóczką. Przypomnę, u mnie to jest mimoza. Wykonujemy na początek pętelkę. Następnie nabieramy, czy też robimy 5 oczek łańcuszka. I 5 oczek łańcuszka łączymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko i tworzymy kółeczko. I gotowe. Teraz 4 oczka łańcuszka za pierwszy podwójny słupek i następnie w to nasze kółeczko potrzebujemy zrobić jeszcze 15 podwójnych słupków, czyli 2 narzuty na szydełko i robimy w kółeczko jeszcze 15 podwójnych słupków. Mam zrobionych 15 podwójnych słupków plus 4 oczka na początku łańcuszka. Wszystko połączyłam oczkiem ścisłym, zamknęłam nasze okrążenie i to jest właściwie już ciało pająka, a teraz pora na jego głowę. 3 oczka łańcuszka, narzut, słupek w to samo miejsce, w to samo oczko, nie przerabiam do końca, słupek w następne oczko, najlepiej pod 2 nitki, wtedy nam się nic nie wyciągnie. Mam 3 pętelki i wszystko przerabiam jednym oczkiem, a następnie teraz 3 oczka łańcuszka i w to samo oczko ścisłe. W ten sposób powstała nam głowa pająka. Teraz przechodzimy sobie oczkiem ścisłym na następne oczko. Tutaj oddalamy się jednym oczkiem od głowy pająka i zaczynamy robić nogi. Nóg będziemy mieć 8, po 4 z każdej strony. Każda noga to 12 oczek łańcuszka plus 1 oczko zwrotne, a następnie 12 półsłupków z powrotem, no i oczko ścisłe. Staramy się tak szydełkować, żeby te nogi wyszły nam symetrycznie, po 4 nogi z każdej strony. A więc zaczynam sobie teraz pierwszą nogę, robię 12 oczek łańcuszka. Mam 12 oczek, teraz oczko zwrotne, czyli to, które nam zakręca, i półsłupek w każde oczko z powrotem. Działamy aż do końca, czy też do początku naszej nogi. Dojechałam do początku nogi i teraz wkłuwam się oczkiem ścisłym w to samo miejsce, z którego zaczynałam.
No i w ten sposób mój pająk zyskał pierwszą nóżkę, pierwszą łapkę. Teraz przechodzę sobie oczkiem ścisłym pod kolejne oczko. No i wyrabiam kolejne nóżki. Tak jak powiedziałam, ma być ich 8. Z tym, że tutaj zrobiłam oczko przerwy, natomiast te dwie nogi wyrabiam obok siebie, już bez oczka przerwy. Tutaj znowu jest oczko przerwy. Tu najlepiej dwa oczka i z powrotem w ten sam sposób. No i tak wygląda skończony pajączek, wyszydełkowany już. Nóżki mu się nieco skręcają, ale to dlatego, że jeszcze nie jest usztywniony, ponieważ na samym końcu, kiedy już przyszyjemy oczka i zrobimy krzyżyk, o ile chcecie, aby to były pająki krzyżaki, no to będziemy musieli go usztywnić, tak żeby te łapki układały się chociaż mniej więcej w kierunku takim, jakim chcemy, a nie skręcały się jak loczki naokoło naszego pająka. No dobrze, w takim razie przystępujemy teraz do przyszycia oczek. Wybieramy sobie nasze koraliki i następnie za pomocą igły z nawleczoną czarną nitką przyszywamy je tutaj na górze główki, łebka naszego pajączka. Gotowe. No i zostało zrobienie tylko białego krzyżyka. Kawałek białej włóczki. Igła dziewiarska. Moja jest dosyć gruba. No i zaczynamy tutaj od dołu, od spodu. Staram się trafić w słupek, a nie pomiędzy słupki, bo jeżeli zrobię pomiędzy słupki, to mi ta włóczka może się przesunąć. No i teraz gdzieś tu. No i pozostaje tylko zabezpieczyć nitkę z tyłu. No i nasz pajączek szydełkowy jest już gotowy. Jedyne, co nam pozostało, to tak jak już wspominałam, zblokowanie go, usztywnienie. Ja to robię w ten sposób, że najpierw pajączka rozpinam odpowiednio, układając mu nóżki na puclu piankowym. Przypinam szpileczkami nóżki, a następnie mam wodę z cukrem, roztwór wody z cukrem w pojemniczku z rozpylaczem i spsikuję dobrze tą wodą z cukrem rozpiętego pajączka i zostawiam go do wyschnięcia. I po wyschnięciu te nóżki już całkiem ładnie i równiutko się układają. Jak widzicie, moi drodzy, zrobienie takiego pajączka to nie jest wielka filozofia, natomiast całkiem ciekawie i fajnie prezentują się takie pajączki. Szczególnie jeżeli będziecie przygotowywać coś na Halloween, przygotowywać dekorację, jakąś aranżację na przykład na stole, to wtedy takie pajączki mogą być ciekawym elementem właśnie takiego wystroju strasznego, mrocznego, halloweenowego. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo na mój blog kroszet.pl. Również zapraszam na moje konto na Instagramie, gdzie możecie codziennie podglądać, co się u mnie dzieje. No i oczywiście zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Żegnam Was razem z moimi kolegami, pająkami i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz.
skroszyt.pl. Szydełkowanie moją pasją.